Lęk i strach. Gwiazda klanu walczy o zdrowie. Jakub Tolak żyje z poważną diagnozą. Jakub Tolak zmaga się z poważną chorobą. Aktor, który od jakiegoś czasu podróżuje po świecie vanem, zmuszony został do powrotu do Polski. Wszystko z powodu obaw o zdrowie. Musi przejść poważną operację. Jakub Tolak spełnia marzenia. Jakub Tolak przez widzów Telewizji Polskiej kojarzony jest przede wszystkim z klanem, gdzie w przeszłości wcielał się w postać Daniela, syna odgrywanej przez Izabelę Trojanowską Moniki Ross. Po odejściu z produkcji, został zastąpiony przez Marka Kossakowskiego i choć od czasu do czasu mogliśmy podziwiać go jeszcze na ekranie, m.in. w Londyńczyku, czy Francuskim numerze, gwiazdor skupił się przede wszystkim na realizacji swoich marzeń. Od jakiegoś czasu sprawdza się jako YouTuber, a w popularnym serwisie prowadzi kanał, na którym dokumentuje swoje wyprawy vanem, którym podróżuje po świecie z partnerką Zofią Samsel i dzieckiem. Nieoczekiwany powrót Jakuba Tolaka. Jeszcze dwa miesiące temu fani Jakuba Tolaka i jego kanału w serwisie YouTube mogli obserwować aktora odbywającego rodzinną podróż po gorącej Krecie. Wkrótce później w mediach pojawiły się jednak bardzo niepokojące wieści. Okazało się, że gwiazdor musiał niezwłocznie powrócić do Polski. Powody takiego stanu rzeczy przekazała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych jego życiowa partnerka. Ile jeszcze będziecie tak żyć? Nie wiemy. Ten wyjazd jest podobny do wcześniejszych. Mimo różnego rodzaju trudności, jest łatwo, wiemy co robić i co nas czeka. Ale niebawem czeka nas też życiowy zakręt. Kubę operacja serca zbliża się wielkimi krokami. Będzie lęk, strach, pora na przeanalizowanie przyszłości. Bierzemy oddech i szukamy spokoju w drodze. Teraz nam się bardzo przyda. Ładujemy baterie na zapas. W przyszłych miesiącach będziemy z tego czerpać. Na co choruje Jakub Tolak? Jakub Tolak gościł w Dzień Dobry TVN, gdzie zdradził, że od 20 lat mierzy się z problemami z sercem. U gwiazdora zdiagnozowano tętniaka aorty. Jak wyjawił, ma również kłopoty z zastawką. Tak naprawdę wiele osób chodzi z tą wadą i dożywa starości, i umiera ze starości, ale czasem bywa tak, że to się powiększa i u mnie tak niestety jest, stwierdził aktor. Tolak zdecydował się na operację również z powodu swojego aktualnego trybu życia związanego z podróżowaniem po świecie. Jeździmy w miejsce odludne i tamtej pomocy nie zawsze może ktoś udzielić, orzekł.